Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Zapraszam ryby na czytanie na miesiąc maj 2024 rok. Czytanie ogólne, kolektywne. Weźcie drugie ryby, to co rezonuje, a resztę zostawcie dla tych osób, które miały usłyszeć tego czytania. Moi kochani, zaczynamy od karty przesłania, karty mądrości wyroczni i później przejdziemy do rozkładu w postaci krzyża celtyckiego. Pamiętajcie, moi drodzy, o lajkach, o subskrypcjach, o komentarzach. Moi drodzy, po włączeniu subskrypcji, kiedy włączycie dzwonek, będziecie otrzymywać powiadomienia o wszystkich nowych filmach. No, więc nic Wam nie umknie. Zaczynamy i sprawdzamy, jaka karta mądrości wyroczni dla ryb. Odwróciła nam się karta numer 11, zgodnie z zasadami. Zgodnie z zasadami, moje drogie rybki, co to będzie, cóż to za zasady? Czy to Wasze zasady, czy zasady siły wyższej? Przestrzeganie zasad społecznych, konformizm, poszanowanie zwyczajów kulturowych lub rodzinnych, prawa uniwersalne. Wszechświat działa w ramach struktury boskich praw i zasad, która oferuje ramy dla ludzkich doświadczeń i rozwoju. Prawo obfitości, prawo do modlitwy, prawo do karmy. Prawo przyciągania, prawo do myślenia, prawo zadośćuczynienia i prawo natury to tylko kilka, które są nam znane. Zasady te tworzą doskonały porządek i działają z precyzją przekraczającą ludzkie zrozumienie. Nawet rewolucja ma swoje miejsce w prawie uniwersalnym. Z kolei istoty ludzkie mają swoje własne prawa i zwyczaje, które różnią się w zależności od kultury i rodziny. Prawa utrzymują porządek społeczny i rządzą zachowaniem, odzwierciedlając instynktowne uznanie znaczenia harmonii. Teraz jest czas, aby nauczyć się tych praw i dostosować się do nich, zamiast być buntownikiem i je lekceważyć. Kiedy pojawi się ta karta, poddaj się przyjętej strukturze i przestrzegaj zasad, nawet jeżeli wydają Ci się nie mieć sensu. Przestań stawiać opór, ponieważ uniwersalne prawa naprawią każdą dysharmonię. Otwórz oczy na te uniwersalne prawa, a będzie Ci łatwiej trzymać się zasad. Dogadywanie się z innymi zawiera zrozumienie i poszanowanie tego, kim się stali w wyniku wpływu środowiska, kultury i doświadczenia. Znajdź kompromis, który pozwoli na rozkwit relacji, jednocześnie szanując indywidualność drugiej osoby. Graj zgodnie z zasadami, zamiast próbować łamać je lub naciskać na innych, aby dostosowali się do sposobu, w jaki chcesz je stosować. W rezultacie wasza więź się pogłębi. Tak to wygląda, moi drodzy. Jeśli ma być zgodnie z zasadami, no to właśnie tak. Jeśli potrzebujecie, wróćcie, odsłuchajcie tyle razy, ile jest Wam to potrzebne, drogie rybki. A tymczasem my sobie robimy już rozkład na maj. Rozkład na miesiąc maj 2024. Ryby. Dobra, karty nam już tak dosyć wysoko wyskakują. Wasze wyzwanie na maj, król kielichów. Wasze wyzwanie na maj, król kielichów. Co pomaga lub przeszkadza? Kochankowie. Co odchodzi do przeszłości? Szóstka mieczy. Co jest podstawą tej sytuacji? Dziesiątka mieczy. Co macie w głowie lub w sercu? Piątka mieczy. W głowie lub w sercu piątka mieczy. Co przyniesie niedaleka przyszłość? Siódemka mieczy. Siódemeczka mieczy. Jaka jest wasza energia? Wasza energia w maju to sprawiedliwość. Energia z zewnątrz. Trójka buław. Trójka buław, nadzieje lub obawy, trójka kielichów,
I wskazówka, rada lub wynik. 8 kielichów. Okej. Tło. Mag. Śmierć. I czwórka buław. Jeśli chodzi o to tło, moje drogie ryby, jest tutaj możliwość naprawdę kreowania i manifestowania życia w sposób, w jaki chcielibyście żyć w maju. Macie wszystko, możecie wszystko, jest to możliwe. I wiecie co? Być może ta energia maga spowoduje, chyba że w waszym życiu pojawi się mag, jeżeli tu chodzi o bycie takim magiem, czy pojawienie się tego maga, no to ta postać spowoduje całkowitą zmianę i metamorfozę. Totalną transformację. Może spowodować pewne zakończenie też jakiegoś etapu, rozpoczęcie nowego, możliwe, że lepszego, ale przede wszystkim może ta znajomość z magiem, jeśli to osoba, to pamiętajcie, że to osoba, która użyje wszystkich swoich umiejętności, predyspozycji, doświadczeń, wiedzy, właśnie w celu, aby odnieść korzyść. I jeśli to osoba, no to ktoś chce bardzo korzystnie tutaj wymanifestować, wykreować rzeczywistość na sielankową, spokojną, harmonijną, ze względnym bezpieczeństwem. Może ktoś chce tu z kimś zamieszkać, może ktoś chce z kimś, kochani, ukończyć budowę domu, przeprowadzić się do nowego domu, w ogóle zamieszkać pod wspólnym dachem. I tu są czyjeś działania w tym celu. Być może, aby się to stało, będzie konieczna zmiana, będzie konieczna transformacja, będzie konieczne swego rodzaju pewne przewartościowanie i totalna zmiana, całkowita zmiana. Bo oczywiście, tak jak powiedziałam, tym magiem nie musi być ktoś, jakaś osoba, możecie być wy postacią, która będzie chciała uchodzić w maju za maga. Dobrze, mag jest w tle. W wyzwaniu macie króla kielichów. W wyzwaniu, drogie ryby, no właśnie, jest trochę to, aby z pełną świadomością odnosić się do swoich uczuć, aby mieć świadomość własnych uczuć, aby zrozumieć własne uczucia, emocje, aby je zrównoważyć. To będzie czas, w którym przede wszystkim wyzwaniem w maju będzie nie ukrywanie swoich emocji, aby ich nie ukrywać. Wręcz przeciwnie, wyzwaniem będzie okazanie innym, jak bardzo ich cenicie, szanujecie, lubicie czy kochacie. Wyzwaniem może dla Was stanowić spotkanie takiej osoby, mężczyzny najczęściej. Osoba ta odegra ważną rolę w Waszym życiu w maju. To może być skorpion, to może być rak lub ryby. Może być, ale nie musi, osobą po 40 roku życia. Poza tym karta króla kielichów mówi też Wam, że dla Was wyzwaniem w maju może być, znaczy nie tyle może być, co ta karta mówi o tym, że należy pozostać wiernym swoim uczuciom, wiernym tym, co czujecie, temu, co czujecie, ale też nie być zbyt ufnym i miękkim oraz nadwrażliwym. I teraz to się tutaj mocno w kontekście tej piątki mieczy i siódemki mieczy odnosi do tego króla kielichów. I trzeba by zwrócić tutaj uwagę na ufność, na wiarę, aby zbyt mocno komuś nie ufać może. Nie ufać jakimś zdarzeniom, wydarzeniom, sytuacjom, nie być zbyt takim miękkim w sensie do wymodelowania, aby ktoś na Was nie miał zbyt dużego wpływu.
I no moi drodzy, tutaj może być też wyzwaniem dla jakiejś ryby, dla jakiejś rybki. Po prostu okazanie uczuć, odwzajemnienie miłości, wyznanie uczuć lub ich odwzajemnienie. Co tu pomaga, co tu przeszkadza? Kochankowie. Mogą przeszkadzać więcej niż dwie osoby, czyli może przeszkadzać trzecia osoba. Może przeszkadzać kochanka, kochanek i to, że jest więcej osób. Może przeszkadzać to, że ktoś stoi przed trudnym wyborem, kogo wybrać. Tu może przeszkadzać jakaś inna intymna relacja, osoba, która ma taką intymną relację z kimś. A jest też taka możliwość, że jeżeli poznajecie kogoś, osoby nie znacie, znaczy to i odnosi się do osoby, którą byście znali, którą mielibyście poznać, która może się jawić takim magiem, takim kasanową, która może wszystko. No i istotnie możecie poznać osobę, która, moi drodzy, no niekoniecznie będzie sama, tak? Będzie wolna, bo tu może osoba mieć jakąś intymną, inną relację. Albo po prostu ta osoba może chcieć z wami takiej intymnej relacji. Po prostu bycia czyimś kochankiem, czyimś kochanką. I tutaj może to komuś rzeczywiście przeszkadzać, tak? Że tu są po prostu trzy osoby, że jest więcej osób. Do przeszłości odchodzi szóstka mieczy. Odchodzi do przeszłości. Może jesteście świeżo po przeprowadzce, no właśnie, tak jakby po zwinięciu żagli i przemieszczeniu się w inne miejsce, tak jakbyście gdzieś zaczynali od nowa, albo przynajmniej od jakiegoś etapu. Ale też szóstka mieczy mówi o tym, że wybraliście słuszną drogę, że macie za sobą pewien postęp i on jakby zapoczątkował ciągły postęp, tak? Powolny, ale świadomy. Za sobą możecie mieć też pewien przełom. Przełom, który umożliwił Wam przemianę tego, co było problemem, w jakiś sukces. To za Wami. To jest też możliwość taka, że ktoś tu mógł od kogoś odejść albo oddalić się od jakiejś sytuacji, zmienić po prostu pewną płaszczyznę swojego życia. W podstawie sytuacji jest dziewiątka mieczy. W podstawie sytuacji jest dziesiątka mieczy. Dziesiątka mieczy. No, jest już tak w głowie trudno, że trudniej już być nie może. Już ciężej być nie może, to już końcówka. No, słuchajcie, czasami końcówka jakiejś rozpaczy, ale to może być też w podstawie zakończenia jakiegoś starego etapu. Tu kończy się jakiś stary etap, tu może być w podstawie sytuacji koniec związku, koniec relacji. Jest to bardzo możliwe, bo jest tutaj ta karta śmierci w tle, która może mówić o końcu relacji, o końcu związku, o zakończeniu, o czyimś odejściu. W dziesiątce mieczy podstawą jest zdrada, czyjaś zdrada, strata, chłód i brak miłości. Oczywiście ta zdrada może być czyjaś, ale może być również wasza. I dlatego tu się pokazuje zakończenie. Ktoś tu jest magiem, ktoś tu kreuje, manifestuje, jest kasanową, ma może romans, ma więcej osób i dąży tutaj do wspólnego zamieszkania z kimś pod jednym dachem. Moi drodzy, czasami 10 mieczy mówi o niekorzystnym obrocie spraw, ale to najgorsze, co jest obecnie dla kogoś, zwiastuje poprawę. Tutaj może być cierpienie, które doprowadza do zmiany, ale to do zmiany na lepsze. Dlatego trzeba to znieść ze spokojem. No bo z dziesiątki mieczy droga prowadzi już tylko ku lepszemu, moi drodzy. I być może sprawy wasze ułożyły się już w ten sposób, Może już wiecie, że nie wszystkie sprawy ułożyły się pomyślnie dla Was i jakby już temu nie zaprzeczacie, tak? To się po prostu już stało. Już gorzej nie będzie. W każdym razie, słuchajcie, podstawą może być też pewien lęk, pewna obawa no właśnie, może przed jakąś relacją, może przed jakąś osobą, może przed jakimś związkiem.
Mówię tutaj jednak o relacjach, o osobie, o związkach, o trzecich osobach, o zdradzie, o miłości, o relacjach intymnych, o kochankach, z tego względu, że tu nie ma ani jednej karty pentakli w ogóle. Nawet buław nie ma specjalnie poza trójką buław. To jest naprawdę, to są miecze na kielichy tak naprawdę, czyli myśli na emocje, na uczucia i do tego jeszcze duże arkana, które się pojawiają, takie jak mag, jak kochankowie i jak sprawiedliwość. I ta dziesiątka mieczy może mówić o właśnie nagłym, gwałtownym końcu związku, końcu relacji. Tutaj mógłby ktoś odwołać ślub lub po prostu przekreślić całą wspólną przeszłość. Dosyć niespodziewanie. Może właśnie nagle ktoś odejść, albo wy, albo druga osoba. Ale moi drodzy, 10 mieczy to jest informacja o końcu toksycznego związku, toksycznej relacji osoby, odejście osoby, która sprawiała ból fizyczny lub psychiczny. To jest koniec wspólnych planów, tak? Jakby. I pozbycie się złudzeń co do relacji, związku z jakimś osobą, z jakąś osobą. Tu może być też wypalenie uczucia. Jest tu czyjaś relacja intymna, jest tu gdzieś zdrada. W głowie jest piątka mieczy. Wiecie, w głowie jest rozczarowanie. Może być rozczarowanie, może być smutek. I teraz albo to jest wasz smutek, wasze rozczarowanie, albo w głowie macie w myślach to, że kogoś rozczarujecie, że ktoś się wami rozczaruje, kiedy dowie się o zdradzie, tak? Kiedy dowie się, że dokonujecie trudnego wyboru i być może nie wybierzecie tej osoby, tylko właśnie kochanka lub kochankę. Moi drodzy, w głowie może być też czyjaś porażka. Ktoś myśli, że odniesie porażkę. To jest tak, jakbyście w myślach wiedzieli, że walczycie z kimś lub z czymś, co jest ważne, ale że nie macie szans, tak? No chyba, że tutaj ktoś faktycznie nie ma szans w starciu z tym kochankiem, z tą kochanką, tak? W tej relacji intymnej, w tym związku. Może tak być również, moi drodzy. Może tak być, że to jest koniec właśnie toksycznej relacji, toksycznego związku, gdzie piątka mieczy pokazuje tutaj stresogenne relacje, stresogenną sytuację z daną osobą, a zwłaszcza z kimś, kto ciągle chce mieć rację, kogo interesuje wyłącznie zwycięstwo i w głowie jest to, że kogoś tu niezbyt interesują odczucia drugiej osoby. To może być nawet osoba bez uczuć. W głowie jest ta walka o związek, walka o czyjeś uczucia. To jest jeszcze w głowie. Wasza energia to sprawiedliwość. Moi drodzy, jesteście w energii uczciwych. No właśnie, wy chcecie być uczciwi, chcecie postąpić uczciwie, chcecie jakiegoś uczciwego rozliczenia, może uczciwego podziału jakichś waszych dóbr, czy finansów, czy majątku. Chcecie, no tutaj też może być uporządkowanie. Wy jesteście, możecie być na etapie teraz porządkowania swoich spraw, takich w sensie prawnym, w sensie społecznym, urzędowym. To jest takie uporządkowywanie spraw, może też no, tutaj mogą jakieś aspekty prawne, notarialne wchodzić w grę. Możecie chcieć też się rozliczyć, możecie chcieć sprawiedliwego podziału, rozdziału, rozliczenia z kimś. Chcecie postąpić uczciwie, macie jakąś uczciwą propozycję. W niedalekiej przyszłości mamy siódemkę mieczy. Widzicie, wy w energii uczciwości, a tutaj jest siódemka mieczy. No a o czym mówi siódemka mieczy? No, moi drodzy, siedem mieczy mówi o nieuczciwości i to takiej najgorszej nieuczciwości swego rodzaju. Znowu może mówić o zdradzie, ale to o takich ciągłych zdradach. Tu podstawą może być jedna zdrada, a zdrad jest pełno, jest mnóstwo albo jest zdrada za zdradą. Jest osoba, która kłamie, jest nieetyczna, nieuczciwa, jest fałszywa, jest nieszczera, jest bardzo, bardzo manipulująca. I tu jest duża nieuczciwość. Tu jest ktoś, kto bardzo oszukuje, ukrywa, zdradza. Osoba zdradliwa, kłamliwa, ukrywająca, zakłamana. Więc moi drodzy, jeśli nie wy jesteście tym magiem i nie wy kreujecie i kształtujecie, manifestujecie swoje życie, to zwróćcie uwagę na tego maga w waszym życiu. To nie jest diabeł, ale jednak jest to mag. Osoba, która jest
osobą raczej pozytywną, tak? Przedstawiającą się w pozytywach. No właśnie, ale tu się ktoś przedstawia w pozytywach, w superlatywach, najprawdopodobniej, aby odnieść korzyść. Może ktoś chcieć wspólnego zamieszkania, wspólnego dachu nad głową, a jeżeli to taki Casanova, a tutaj może być to osoba oszusta również, oszusta matrymonialnego, należałoby na to uważać. No chyba, że osoba mogłaby zechcieć żyć na czyjś koszt albo zamieszkać na wspólny koszt, na czyjś koszt, nie wiem. To jest tak, jakby ktoś na siłę się wcisnął jako współlokator, żeby mieć spokój, sielankę, harmonię. A tak naprawdę osoba może oszukiwać. Może osoba pokazywać, że jest wami zainteresowana potencjalnie jako osobą do związku, do relacji, do stałego uczucia, do stałej relacji, do stałego związku. A tutaj może po prostu osoba chcieć korzystnej dla siebie sytuacji. I tu może być oszustwo. Może być tak, że ta osoba nie jest, ma nie tylko was, tak? Moi drodzy, no tutaj w siódemce mieczy ktoś podchodzi z dużą nieuczciwością, ze złością, nawet z nienawiścią. Ktoś tutaj dosłownie się zakrada. Może też tak być, słuchajcie, że ktoś tu kogoś komuś skradnie po prostu, zrobi to tak zakulisowo. I to jest bardzo możliwe z tymi kochankami, że to przeszkadza, że tutaj ktoś może kogoś komuś skraść. Sporo działań nie fair, chwytów nie fair, manipulacji. I z zewnątrz, natomiast z zewnątrz idzie szansa. Trójka buław z zewnątrz jest szansą. I tą szansę trzeba byłoby w porę dostrzec, zauważyć. I tutaj będzie oczekiwanie z zewnątrz, kochani, albo otoczenie zewnętrzne, albo jakaś osoba z zewnątrz oczekuje efektów działań. Tutaj nadchodzi szczęście, nadchodzi chwila, wkrótce nadejdzie ta chwila i zmartwienia znikną. Trójka buław też mówi, że trzeba więcej cierpliwości. Może z zewnątrz przyjść do was jakieś pragnienie, jakaś zmiana. I to może być z zewnątrz coś, co nie będzie wymagało decyzji od was. A raczej będzie oczekiwaniem na rezultat. Ktoś z zewnątrz ma nadzieję, że dokonał właściwego wyboru, podjął właściwą decyzję. No i tutaj został nadany bieg sprawom, tak więc niczego nie da się przyspieszyć, ale jest tutaj, słuchajcie, jakaś siła, która idzie, jakaś potęga, ewentualnie czyjś duży wysiłek. Może też do was przyjść pewne przedsięwzięcie, może do was przyjść oferta. To może być oferta pracy, to może być oferta biznesowa od kogoś. Moi drodzy, z zewnątrz osoba może chcieć zbudować relacje, budować związek. I tutaj może być większe zaangażowanie. Ktoś będzie się chciał mocniej zaangażować. Tutaj ktoś przychodzi też do spotkań, do relacji. Słuchajcie, jeśli to jest inna osoba, bo to może być ten sam mag, który chce się zaangażować, no bo chce coś uzyskać, tak? Ale to może być też inna osoba, która przychodzi z zewnątrz, która ma potrzebę zaangażowania się w wasz związek, w waszą relację, w waszą znajomość. Słuchajcie, z zewnątrz może przyjść też ktoś, kto będzie chciał porozumienia. W relacjach, w związkach może ktoś przyjść, żeby się pogodzić, porozumieć, dogadać.
aby jakieś pokazać dobre perspektywy. Tylko teraz uważajcie, z kim idziecie na kompromis, z kim się chcecie porozumieć, z kim chcecie się dogadać, żeby to nie była ta nieuczciwa, fałszywa osoba. Zdradliwa, fałszywa, kłamliwa. Więc na to trzeba byłoby uważać. Ewentualnie może też do jakieś nowe kontakty towarzyskie, nowe znajomości z zewnątrz. Może być, kochani, też awans. Może być planowanie pewnego działania. Może przyjść z zewnątrz pewien pomysł. Może to być pomysł na życie. Może to być pomysł stworzenia firmy od podstaw. Pomysł budowy domu. Może iść do Was jakiś sukces finansowy, dzięki którym odniesiecie znaczne korzyści, ale może też przyjść awans. Nadzieje lub obawy to trójka kielichów. No i tutaj znowu ta trójka. Nie dość, że są kochankowie, to jeszcze jest trójka. Z zewnątrz trójce buław też może iść ktoś, kto się angażuje do jakiejś relacji, do jakiegoś związku, na trzeciego. Tu może iść osoba na trzeciego. Może ktoś faktycznie z zewnątrz wchodzić w jakąś relację, w jakiś związek. No ale to już mamy, że przeszkadza jakaś intymna relacja, czy jej zakochanie. Czyjś trudny wybór do podjęcia przeszkadza. Trójka kielichów, tu jest obawa, no, że są trzy osoby. Tu mogłaby być też, moi drodzy, obawa, że ktoś będzie ciągle flirtował, będzie romansował, będzie imprezował, będzie dużo alkoholu, dużo imprez, dużo flirtów. Jest taka obawa. Czyjaś obawa tutaj się pokazuje. Drogie ryby i... ewentualnie nadzieja na świętowanie, na to, że będziecie mieli co świętować z partnerem, czy też z osobami, które łączy wspólny cel. Może to będzie jakaś, macie nadzieję na jakąś imprezę, na jakąś integrację albo na jakąś imprezę po prostu. No jeśli to nowa praca, to oczywiście integracja, ale na taką imprezę, którą Wy byście robili gdzieś, gdzie moglibyście świętować, może na przykład jakaś parapetówka, gdzieś, gdzie moglibyście świętować razem wspólnie z najbliższym gronem albo znajomych, albo przyjaciół, albo jakimś gronem biznesowym, zawodowym. Tu jest też świętowanie wspólnie z partnerem. No, można by, tylko chyba, że ktoś tu odwzajemni czyjeś uczucia, no i będą, no i będzie nadzieja na świętowanie. Ktoś może mieć też nadzieję na ciążę. I teraz nadzieja na tą ciążę, no to jest taka troszeczkę, wiecie, w trójce. Teoretycznie ciąża mogłaby być chciana, ale niekoniecznie przez dwie strony. W tej trójce kielichów, bo tu jest jednak flirt i romans. Ktoś podczas jakiegoś flirtu, romansu może zajść w ciążę. Ktoś obawia się ciąży w tej relacji, integracji, bo tutaj mogło być dużo alkoholu i, no, i może ktoś stracić kontrolę nad tym, co się dzieje i co robi. W wyniku w radzie wskazówce jest ósemka kielichów. Moi drodzy, osiem kielichów radzi Wam, ryby, abyście tak naprawdę pozostawili obecne okoliczności dla czegoś nowego. Obecna sytuacja, obecne wydarzenie, teraźniejszość. W tym aspekcie, w którym coś Wam nie służy, a nie możecie dalej w czymś trwać, jest coś dla Was toksyczne, nie wiem, niedobre. Tu była też mowa o toksyczności. Jest coś toksyczne, jest coś nie dla Was. Być może bardzo długo w czymś tkwiliście, ale jakby... to by mogło być coś wbrew Wam, albo po prostu no, bardzo Wam to sprawiało dużo trudności. Tu może być też odejście od jakichś nawyków, przyzwyczajeń, właśnie może czyjeś odejście od zdrad, od uzależnień, od różnych rzeczy. Może to być odejście, ale to może być też, kochani, odejście z jakiejś relacji, z jakiegoś związku na rzecz nowej relacji, nowego związku, nowej znajomości, nowego uczucia. To jest też symbol osoby, która nie potrafi przebywać w jednym miejscu, która jest osobą bardziej taką podróżującą, wędrowną. I to może być ktoś, kto chce mieć więcej niż ma w danym momencie. No to by wtedy świadczyło o osobie, która po prostu odchodzi, tak?
Albo to wy odchodzicie, albo ktoś tu odchodzi, albo od kogoś, albo od sytuacji, albo od tego, co nie służyło, albo od jakichś zachowań, postępowań, od jakichś emocji, które komuś nie służyły. Może te emocje odchodzą wraz być może z jakąś osobą, a może po prostu same emocje, ewentualnie właśnie to odejście od jakichś uzależnień, nawyków i innych niefajnych rzeczy. Finalnie może tak być, że ktoś tu nie będzie wiedział, czego chce. Może często zmieniać zdanie, zmieniać plany. Może ktoś zechcieć pozostać osobą samotną. Może ktoś lubi być samotnikiem. Też może tak być, ale to bardziej w takich trójkowych sytuacjach romansowych, gdzie ktoś by wiedział, że z tego nie będzie romansu, z tego nie, znaczy, że z tego nie będzie związku, że będzie tylko romans, to bardziej w takim aspekcie. No natomiast, kochani, tutaj tak jak ósemka kielichów też może oznaczać właśnie czyjeś odejście, może oznaczać separację, może oznaczać rozwód, wypalenie się uczucia. W podstawie w dziesiątce mieczy też było wypalenie się uczucia i to jest możliwe, że czyjeś uczucie tutaj się wypala, albo wasze, albo kogoś do was, albo wasze do kogoś. I dlatego jest decyzja o odejściu, o separacji, o rozwodzie. Tu mogą być jeszcze zmienne decyzje, ale jest to oddalenie nie tylko emocjonalne, jest to też oddalenie fizyczne. I tu jest druga karta rozczarowania. Być może jakaś relacja na odległość. Może to jest jakieś uczucie, które rozwija się w niesprzyjających okolicznościach, bo w głowie jest piątka mieczy, jakieś rozczarowanie i finalnie kończy się to, może się to kończyć jakimś rozczarowaniem. Ale nie zapominajmy o tym, że ósemka kielichów mówi o nieplanowanej ciąży. Zobaczcie. Tutaj w nadziejach, w obawach jest ciąża, może być ciąża w trójce kielichów z romansu, z flirtu, może ktoś miał nadzieję, że w tym romansie zajdzie w ciążę i ktoś i będzie z kimś, tak? Albo odejdzie do tej osoby, z którą zajdzie osoba w ciążę, no albo ta ciąża po prostu jest nieplanowana, ale też dla jednej ze stron niechciana. Ewentualnie, jeśli jest nieplanowana i komuś udaje się z tą osobą być, no to jest odejście od tego, co nie służyło, na rzecz tego, z kim jest ciąża. W każdym razie ciąża nieplanowana jest w dwóch kartach. I tu dla kogoś wynikiem może być nieplanowana ciąża. Może być po prostu wpadka. Ale nie musi to być wpadka. Po prostu chodzi o to, że ktoś tego nie planował. No ale jest, no to jakby może to zmienić. Ta sytuacja może zmienić czyjąś decyzję, tak? I stąd mogą być te zmienne decyzje, bo nie wiadomo jeszcze, z kim ta ciąża tutaj Wam się przytrafi. Czy z osobą stałą, w której, z którą jesteście, czy z osobą z tego romansu. Tak, pamiętajcie o karcie zgodnie z zasadami, drogie ryby. No i jeśli potrzebujecie, to oczywiście odsłuchajcie jeszcze raz. Buziaczki, pa, pa.